Cześć, witam Was. Muszę tu zejść. Nie wiem, czy wypłoszę pan tata z tej strony. Jaresek, oczywiście. Wiecie co? Chcę Wam coś pokazać. Jestem na spacerku. Nie wiem, czy Wy to będziecie widzieć. Teraz słońce tu. Ares, nie idź tam. Płoszę ryby. Nie wiem, czy to widać. Akurat słońce mi jeszcze tam. Patrzcie, ile tam jest ryb. Jeszcze słońce mi tam. Nic nie widzę. Chyba będzie widać. Patrzcie, jak chodzą, taka ławica cała. Widzicie? Przy brzegu. Tych rybek jest. Piękne. Tylko, że tu jest lód na wodzie. One sobie tu pod tym lodem pływają. Młode takie. Jakiś młody narybek. Ty mi może z tej strony. Idź stąd, ale z tam latem sobie idź. Poszysz mi ryby. Pójdę na ten. Ale nie posz mi ryby. Ja tego nie widzę, bo mi prosto w oczy świeci. Zobaczcie, ile tych ryb jest. Cały czas przy tym brzegu się trzyma. Słońce prosto w oczy mi świeci. No idziemy z tamtej strony. O Boże, Ares. Łazi, Ares. I płoszy mi te ryby, no. Musisz przy tym brzegu chodzić. Ja tu chciałem z tej strony trochę jeszcze to nagrać. Po cichu trzeba chodzić. O. Przybliżymy trochę. Jaka ławica. Już leci. Już słyszę Aresa. Jak one w takiej zimnej wodzie wytrzymują? Ale jest stado. Sobie pływają. No. Nie ma drapieżników. Tam widzę jakieś, nie wiem co to są, ale płotki jakieś, może leszczyki małe. Uciekaj, uciekaj. No trochę skrzypi ten śnieg pod nogami. Ale jest tego sporo, powiem Wam. Jak to urośnie, tyle ryb będzie. Pójdziemy w drugie miejsce, za te trzciny pójdziemy tam i zobaczymy, czy tam też nie ma ryb. Fajnie sobie żyją, no nie? By tu było dużo ryb, aby to nie łowili tego. Fajnie by można było usiąść i oglądać sobie takie większe ryby przy brzegu, gdzieś pływały. Ładnie by to wyglądało. Poszły już tam sobie. No dobra. Ja teraz, my idziemy teraz tam za ten, za tę trzcinę zobaczyć. Ares, w łobuzie, idziemy dalej. A teraz postaram się tu po cichutku iść, ale teraz się po cichutku. Ale nie wiem, czy będą ryby, zaraz zobaczymy. Może coś tu będzie. Ale już tam na dół zeszedł. Już zaraz będzie poszło. Ale na razie nic nie jest. Zobaczymy tam dalej. Ale jest ładnie, przyjemnie. Słoneczko świeci. O, nie ma rybek? Nie ma. Czyżby tylko tam taka ławica była?
Nie ma tutaj. Nie ma nic. Dobra, to idziemy dalej zobaczyć. Może tam dalej coś będzie. Teraz tu zobaczymy. Ale nie widzę na razie. Co ja widzę? Puchę. Ale dzisiaj nie śmierci nie zbieram. O, są ryby jakieś. Tylko tu są takie maleństwa. Powiem wam. Idziemy powoli. Może uda się nagrać coś. O, nie chcę mówić za głośno, bo żeby ich nie poszyć. Wchodzą przy brzeg. Ten lód. Ale te malutkie są takie. Malutkie. O, ale jest, pod nogi mi podchodzisz. Przeżyć jakoś tą zimę. No tu przy brzegu może boją się drapieżników. Dlatego przy brzegu są. Powiem wam jeszcze tego. Tu trochę, tam trochę. Tam znowu następne płyną takie maleństwa. No tu już idziemy dalej. Ale ty mnie przewrócisz. Chłajdźmy. Dobra, oddalimy. Zobaczymy, czy tu dalej jest, nie ma. Czy to tutaj wszystko jest? Chyba wszystko. Tu. Patrzcie te drzewa jak do wody. Brzeg się podmywa i one się łamią i do wody. Za niedługo się przewróci. To jedno się przewróciło. Woda zabiera coraz więcej tego brzegu. Już nie ma rybek. No. Szkoda. A tam już jest tak tymi trzcinami zarośnięte, że tam raczej nie będzie. To pójdziemy z powrotem, jeszcze tam nagramy. Zobaczymy. Ale ładnie jest, powiem wam. Super. Ale jest zimno, ręka mi marznie. Idziemy tam dalej zobaczyć, nie pod słońce. Sceneria jest piękna, powiem wam. Zima jest w Trzymie. Zima jest bardzo fajna. Tylko że zimno. No jak to zimę? Ares, chodź tu. Chodź tu do mnie, nie na drogę, chodź. Tam jest z góry taka droga. Znaczy droga. No, tak. Nad wodą, leśna. Chodź tu, Ares. Ale tu nie ma nikogo, nikt nie spaceruje. Także chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie. I ten. Co ja wam chciałem powiedzieć jeszcze? Aha, u tego. Bo zaostrzają te. Do 5000 kara ma być podobno za zanieczyszczenie. Czyli za wysypywanie do lasu, tam śmieci, czy nad wodę, czy cokolwiek. No ogólnie takie przepisy mają się zmienić, także muszę o tym poczytać. Zobaczyć od kiedy to wchodzi, chyba od 1 stycznia, tak mi się wydaje. Także może będzie czyściej w lasach, już nie będą ludzie wywozić, bo dostaną porządne kary. Podobno 5000, jak wwiezie jakieś śmieci do lasu, czy gdzieś tam nad wodę, obojętnie gdzie. Że super to zrobili. I muszę to właśnie teraz na internet wejść i zobaczyć, jak to tam to wygląda, jak te przepisy zrobili dotyczące tych zaśmiecania tych lasów, tego wszystkiego. Bo widziałem takie urywki, pokazywali na internecie i jestem zadowolony, tak, że będę miał mniej roboty może w przyszłym roku i już tak nie będą wywozić może do lasu. O, rybki. Teraz wam pokażę. Muszę troszkę zbliżyć. Zobaczcie.
jak sobie pięknie pływają. Także jest super. W przyszłym roku może się coś zmieni. Może już tych śmieciarzy tyle nie będzie wywoziło do lasu tych śmieci. Może wędkarze też będą dbać w końcu o te brzegi nasze tutaj. Bo teraz jest ładnie czysto posprzątane. Jedną puszkę tylko widziałem, ale może przeoczyłem. Jest super naprawdę i w lasach czyściutko i to co mogłem ogarnąłem w tym roku. No, póki jest śnieg i mróz to jeszcze nie będę zbierał, ale myślę, że jak będzie odwilż taka dłuższa, to znowu przejdziemy się w las i zobaczymy jak to wygląda. Bo wiadomo, no, wszędzie nie byłem. Ja tylko mam dwie ręce, ale staram się. Z roku na rok jest coraz czyściej. No jest tego dużo też, ale jest coraz czyściej, także jestem zadowolony. Patrz, jakie kółko sobie robię. O. Gdzie pływają? Niektóre takie duże te ryby. O. No i fajnie. Sobie rybki pływają pięknie. Piękny widok wam powiem, bardzo ładny. Czysta woda, śmieci nie ma nad wodą, rybki sobie pływają, no, słoneczko świeci, no ładnie jest, przyjemnie. Arec już jest wylatany, możemy iść z powrotem, jest ładnie, super. No to także żegnamy się takim pięknym widokiem, trzymajcie się. Spacerujcie, jak inna jest okazja, do lasu czy nad wodę przejście, tylko dla zdrowotności, że tak powiem, jest fajnie. A ja w przyszłym roku, no myślę, że w tym roku już nie będę zbierał, ale w przyszłym roku na pewno znowu zacznę sezon i będę pokazywał tak jak co roku. Czemu, dlaczego się segreguje, po co segregować, zbierać te śmieci i tak dalej. No, ludzie się muszą o tym wszystkim dowiedzieć. Jak najwięcej. Dobra, to serduszko dla was. Żegnamy was. Aresek i ja. Pa, pa, do następnego.